Mam 17 lat. Jestem na obozie wędrownym. Zaczęliśmy nad morzem i wędrujemy do Giżycka. I z tego Giżycka wracamy pociągiem do Wrocławia. I wjeżdżamy, jak się okazało, jednym z ostatnich pociągów, które wjechały na dworzec, dlatego że potem miasto zostało zamknięte. Potem już nie można było dostać się do Wrocławia. W miejsce zupełnie szokujące, dlatego że to miasto się całkowicie zmieniło, bo miasto jest zagrożone. To jest dziwne uczucie, bo taki cichy, że tak powiem, wróg, który w zasadzie bezlitośnie, minuta po minucie, jakby przemieszcza się i zaczyna zajmować teren. Przywitaliśmy się z rodzicami i powędrowaliśmy do domu. Do domu, w którym nie było wody, do domu, z którego było coraz trudniej zdobywać różne produkty. Ja byłam cały czas w redakcji, nie byłam w mieście. Ja tylko mogłam analizować w swojej głowie to, co przynoszą reporterzy do studia. Ja nie miałam czasu posłuchać radia, nic. Ja po prostu stałam pod tą tablicą, czyli pod tą mapą. I oni przynosili coraz gorsze wieści. Minęło południe, specjalne wydanie Faktów Magdalena Mołek. Witam Państwa. Przedstawię najpierw na początek sytuację, jaka panuje w tej chwili w mieście. Poproszę tutaj o dojazd kamerą, żebym mogła dokładnie pokazać. Nie ukrywam, że w tej chwili najgorzej jest w rejonie ulicy Piłsudskiego pod nasypem przy ulicy Bogusławskiego. Tutaj w tej chwili stają cały czas zapory przy Bogusławskiego. Więc było wiadomo, że ta wysoka fala idzie, że czy już prawie dochodzi, bo to już była taka tak właśnie na granicy, tak, że ta kumulacja już miała pojawić się na wysokości Wrocławia. I były bardzo różne informacje na ten temat, jakie części miasta zostaną zalane, bo w pewnym momencie to było jasne, że zostaną zalane. Już wiemy, że fosa wylała, że ta piękna część starego Wrocławia do wysokiego parteru w tych pięknych kamienicach jest zalana. Już to wiedzieliśmy, no i co? No i wiedzieliśmy, że idzie dalej. To było szokujące, jak daleko doszło, bo te okolice dworca i tam sądowe i tak dalej, to wszystko pływało. Żaden z ekspertów nie prognozował połączenia się dwóch fal przed Wrocławiem w jednym czasie, czyli fali Odry i fali Nysy Kłodzkiej. Mało tego, w czasie tej najważniejszej nocy i jeszcze były informacje o tym, że zbliża się druga fala, gdy tymczasem my mieliśmy już do czynienia z połączonymi falami, a więc wiedza ekspertów, jak i również system monitorowania przebiegu powodzi był anachroniczny, nieskuteczny i dawał niestety fałszywą wiedzę. Myśmy wtedy podjęli decyzję, pamiętam jak dzisiaj, że nie siedzimy w koszarach. Jedziemy na teren miasta, żeby być bliżej terenów, które potencjalnie mogą być zalane. To było 25 lat temu, to nie było tak, że sobie można było taki sprzęt wyciągnąć spod ziemi. Straż pożarna, policja czy wojsko miały swój sprzęt, ale miały do swojej pracy. A tutaj po prostu w każdym kącie, w każdym miejscu, co chwilę już wiedzieliśmy, tu przecieka, tu zalewa, tu za chwilę będzie tragedia. Co ratować, na co postawić, co poświęcić, nikt tego nie wiedział. Najważniejsza doba to była oczywiście pierwsza. Ona przesądziła o tym, czy Wrocław wyszedł z tej powodzi zwycięsko, czy nie wyszedłby. Każde spiętrzenie Odry w tym miejscu oznaczałoby dewastację Ostrowa Tumskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Auli Leopoldina. Każde spiętrzenie, każdy większy przedmiot, który strażacy wychwytywali, starali się go ciągnąć gdzieś na bok, a płynęło wszystko, od kiosków po wielkie drzewa, konary drzew. To spowodowałoby nieodwracalne szkody. Pomóżcie panowie! No nie fotografów, tylko ludzi na ludzie! W dresy się ubrałem, córki też ze mną poszły, starsza, młodsza. No i tam na wałach jeden sąsiad, drugi sąsiad, jakiś inny pan i tak dalej. Gdzieś skądś worki się znalazły. Worki ściągało się z całej Polski, gdzie tylko to było możliwe. I próby pierwsze, jak to się robi, no bo ja nie wiedziałem, ludzie też, no i zaczęliśmy się uczyć, czy wiązać worek, czy nie, jak układać i tak dalej, ale coraz więcej ludzi przychodziło, to z łopatami, to z czegoś, to ktoś podwiózł jakiś piasek, także zaczął się robić ruch. Te
to nie było tak, że my sobie wyobrażamy powódź, która na przykład odbywa się w górach i ona się tam tak odbywa, bo to jest jak tsunami, tak? Ta fala idzie z tą prędkością, niosąc jeszcze ze sobą elementy tego, co zabrała po drodze. Ja byłem w Kłodzku. To były dwie różne powodzie. W Kłodzku po prostu przyszła fala, zmyła wszystko, co miało zmyć, zabiła ileś tam osób i koniec. I na drugi dzień nie było powodzi. A we Wrocławiu to było tak jakby, wiesz, jak w tych horrorach, w których nagle z podziemi pojawia się żywioł, wobec którego ty jesteś kompletnie bezradny. Ja stałem na wale o 12 w nocy, ta woda cichutko, no, prawie bezszelestnie ona płynęła, a była tak wysoka, że aż się zastanawiałem, stojąc na tych wałach, że teraz jakby przerwało, no to i po mnie, i po Sempoli, i po wszystkim, nie? Poszłam razem z bratem, młodszym bratem ode mnie, także ja miałam 17, miałam 15, czyli dwójka nastolatków. I dowędrowaliśmy tam i tam były hałdy piachu i były worki. I myśmy po prostu ładowali, po prostu dołączyliśmy się do ogromnej rzeszy ludzi, zupełnie nam nieznanych, zupełnie obcych ludzi. Coraz więcej ludzi, coraz więcej chętnych do pomocy, różne środki, wózki, rowery i tak dalej, i często na plecach. I jakoś to zaczęło działać i no, ostro to wyglądało. My byliśmy na granicy już. Właściwie nie było żadnych rezerw. Ludzie stali po pas w wodzie, przytrzymywali worki. W innym wypadku ta woda by przedostała się na tą centralną część. No to było 10 cm do czubka worków, a były trzy warstwy ułożone. Jak się teraz zastanawiam, taki nadmiar wody, że nie przerwało tego, to sukces inżynieryjny z naszej strony, że naprawdę te wory jakoś to wytrzymały. Jeżeli nawet w dwóch, trzech miejscach te worki zostały ułożone nie tam, gdzie trzeba, to dlatego, że w siedmiu zostały ułożone tam, gdzie trzeba, warto było to zrobić i puścić się troszkę na żywioł. Ludzie kierowali się intuicją i tym, co wiedzieli, więc ważne, że to było skuteczne. Wszystko było jakimś chaosem, ale ten chaos w całości no, dał efekt taki, że naprawdę duma ludzi na Sempolnie była duża, no i ta radość, że jednak no, nie stracili czegoś tam, tak? Znam bardzo dużo historii, że ludzie na workach utrzymali metr i więcej wody, czyli gdyby nie oni i ich ofiarna praca, szczególnie tutaj w okolicach rynku, to straty byłyby dużo, dużo większe. Obrońcy tej części Wrocławia utrzymali pozycję i powolutku o godzinie 4 już odczuwaliśmy, że tej wody jest o prawie 10 cm mniej, a więc powoli można było cieszyć się tym sukcesem w centralnej części miasta. Dla mnie to było jak film przygodowy. Jedna wielka sekwencja mocnych obrazów. Zmęczona twarz prezydenta Zdrojewskiego to jest jedna z ikon tych obrazów powodziowych, które się dziś w mediach przewijały, również obecność Magdy Mołek czy Doroty Warakomskiej. Ja naprawdę siedziałam tam 3 dni non stop. Nie wychodziłam ze studia. Ja tam spałam i pracowałam przed kamerą. I w ogóle szefowie mnie wyganiali do domu. A ja powiedziałam, że nie pójdę. Że ja się tu zdrzemnę i nie dam radę, spokojnie. Woda w woreczkach oraz dla beczkowozów czeka w Obornikach Śląskich. Na ulicy Wita Stwosza 4-8 przez całą dobę. Też w hurtowni przy ulicy Kunickiego we Wrocławiu na Muchoborze. W momencie, ja tutaj wszystkiego potrzebuję, Jarku, także ja już sobie poradziłam. I teraz bardzo pilny komunikat przewodniczącego Wrocławia. Z Kozanowa przychodziły po prostu tak dramatyczne informacje, że pamiętam, że mówiliśmy o tym, czy ta woda się zatrzyma na pierwszym piętrze. Sytuacja na Kozanowie jest bardzo tragiczna i tutaj jest apel do wszystkich służb, aby tym ludziom pomóc, ponieważ w tej chwili tam bloki są pozalewane w niektórych miejscach do pierwszego, drugiego piętra. Tam jest naprawdę potrzeba najwięcej pomocy. Po tej akcji ratowniczej, kiedy z 12 na 13 zalało Wrocław, kiedy trzeba było bezpośrednio ratować ludzi i to trwało, powiedzmy, jeden dzień, potem była to bardzo trudna praca pomocowa, żeby umożliwić mieszkańcom Wrocławia, normalne, złe słowo, możliwość przeżycia.